Dzień dobry. Mamy taką fazę sezonu finalną, finiszową, finish, można powiedzieć, tego sezonu. Jeszcze oprócz tej kolejki są dwa spotkania. Wiadomo, że przede wszystkim kluczem tutaj do osiągania celów jest zdobycz punktowa i dzisiaj cel uświęca środki. Nie będę tutaj też się rozpływał nad naszym meczem. Nie było to nasze piękne winowisko, ale przede wszystkim skuteczne. Troszkę szczęścia nam dopisało, ale też ten sezon był taki, że mieliśmy wiele pięknych porażek, gdzie tego szczęścia nam brakowało w odwrotny sposób. Dlatego taki był cel, przyjechać tutaj, zagrać w określony sposób. Dobraliśmy sobie taką, a nie inną taktykę, realizowaliśmy ją i mamy 3 punkty. I tak tutaj to jest kluczowe. Jak ja mam ocenić ten mecz? Panowie, nasi kibice, drużyna, ja, działacze, jesteśmy bardzo rozgoryczeni po tym meczu. Dlaczego? Dlatego, że potwierdziliśmy w kolejnym spotkaniu, że zbudowaliśmy fantastyczny zespół, który bardzo dobrze gra w ataku pozycyjnym, gra w piłkę, sprawia to im radość, sprawia to radość, myślę, kibicom. Popełniliśmy błąd, oczywiście indywidualny, mieliśmy niefart przy bramce samobójczej, ale nawet to, że nie robię żadnej zmiany w przerwie, tak? Byłem zadowolony z tego, co działo się na boisku. I znowu uderzyliśmy na początku drugiej połowy i wydawało się, że dalej mamy kontrolę nad meczem, ale dzisiaj jedyny, kto nie miał kontroli nad tym meczem, to dobrze panowie wiedzą i wszyscy, myślę, że trener też, to pan Złotnicki wraz z swoimi asystentami. Niestety, jestem tak rozgoryczony, że najlepiej to bym zakończył tą konferencję, ale wykartkowanie piłkarze, chociażby sytuacja Kilmali bardzo kontrowersyjna, będziemy się od niej odwoływać, bo to był kluczowy moment meczu. Mieliśmy szansę bardzo dogodną na to, żeby w postaci rzutu karnego wyjść na prowadzenie i myślę, że kontrola byłaby bardzo duża z naszej strony, żeby przebieg meczu po prostu wszedł naszą stronę, ale naprawdę we mnie jak nie na co dzień jest bardzo dużo emocji, bo po prostu zabiera się marzenia tym piłkarzom. Zabiera się pieniądze działaczom. Zabiera się możliwości rozwoju tym naszym chłopakom, z których ja jestem bardzo dumny. I dziękuję za ten mecz i tyle mam do powiedzenia.